startujemy z eliminacjami 17 finałów piłkarskich Mistrzostw Europy. Będą bezpośrednio w pole karne. Od razu pierwsza wrzutka i niestety to się wszystko zaczyna dla nas po prostu dramatycznie. I ruszają za ciosem, uskrzydleni, Jurasek, pole karne 2-0. Szwanczara, jego debiut, jego skuteczność i jego otwarcie, i jego gol w tym meczu. Lewandowski znalazł Szymańskiego, okazja i pierwsza. Polacy, ma troszkę więcej miejsca, Linetti z dystansu. Gra Szwanczara, Szwanczara, Szczęsny, okazja, Szczęsny jeszcze raz. Kapitalnie teraz interweniuje Wojtek. Od razu odegrał do Krala. Kral, Kochta, niestety 0-3. Jeszcze będzie okazja i mamy gola, jednak trafiamy w 87 minucie. Damian Szymański. Czesi pokonują dzisiaj reprezentację Polski. W życiu już tak jest, że pierwsze razy przeważnie bywają nieudane. Zebrano i słupek jeszcze świderski i jest 1-0, gol równo w 40 minucie. Patrzymy na atak Albańczyków, Uzuni za łatwo tutaj doszedł do tej pozycji strzeleckiej. Lewandowski, Lewandowski, cóż za akcja lewego i nie ma bramki, będzie tylko rzut rożny. Zobaczymy się z jednej bramki, trzech punktów. Chociaż wolelibyśmy, aby ten mecz wyglądał inaczej. Mołdawia, Polska, ten upalny i mocno parny, trzeba powiedzieć, czerwcowy wieczór tłoku. Jeszcze jedna wrzutka na Lewandowskiego. Lewandowski, gdzie jest gol? 1-0 dla biało-czerwonych i szybko udało się wykonać ten pierwszy krok, a pierwszy krok. Milik, Milik i Lewandowski. Lewandowski 2-0! Kolejny raz fantastycznie zachowuje się Arkadiusz Milik, tym razem już Robert Lewandowski. Miński, Lewandowski nie ma! Kolejna świetna akcja, natomiast nie zmieścił tej piłki w bramce nasz kapitan. Lekko kopnięty Zieliński, jest Nikolaesko i niestety! Nikolaesko w 49 minucie. Wybroniona ta akcja przez Bednarka, Nikolaesko! Co tutaj się wydarzyło? Ale nie będzie nic. Nie będzie tego gola. Kamiński, Kamiński przełożył, pusta bramka. Czy zdążymy? Nie. No to zatrzymany Szymański. Wypadałoby to po prostu strzelać. Nikolaesko i Bednarek. Nikolaesko poszedł pole karne. Nikolaesko. To się nie dzieje. Wybijali nasi obrońcy jeszcze Koszukari! Co tutaj się wydarzyło? Sekwencja błędów i jesteśmy w mołdawskim piekle! Koniec! Ostatni gwizdek, oni jeszcze w to nie wierzą. Kto wiosną nie zasieje, ten jesienią musi orać znacznie ciężej. To jest motto naszej reprezentacji. Zaczynamy znów od linii obrony. Bednarek do Lewandowskiego. Lewandowski! I widział to Michał Skóraś, Bereszyński i Broniński. Zieliński, poprzeczka! Tym razem ratuje dłużej Lewandowski. 1-0. Prowadzimy z Wyspami Owczymi. Lewandowski, Lewandowski tak z miejsca. Fantastyczna bramka. Jest 2-0. Robert Lewandowski. Ale przez 70 minut drżało nam wszystko. Dobry wieczór Państwu, witajcie w albańskim piekle. Asaniego w barwach klubu z Korei, teraz zawieszanie, gol! Jest bramka! Sprawdza. Nie jest analizowany ewentualny faul. Odpowiedni rytm, gospodarze, Asani z dystansu! To jest gol! Co on tutaj zrobił? Krychowiak, mocno na brasa. Już Szymański szuka, Kamiński, strach. Ramadani, przyjęcie, okazja, ależ na wejście, 2-0 Albania. Matematyka i regulamin pozwalają jeszcze marzyć o imprezie. Który dziś zadebiutuje w roli szkoleniowca najważniejszej drużyny w kraju.
ten... Uwaga, bo teraz Zieliński, Szymański, Lewadowa i gol! Gol! Sebastian Szymański, 3 minuty i 14 sekund, a więc równiutko! O, dobry pomysł, Zieliński do Szymańskiego! Podkowanie po jakimś umówionym sygnale do siostro, zagrana piłka i wybita z... Killam Haugę, 50. minuta spotkania, Zieliński! Ten po prawej stronie zamyka do Wszołek i 2-0! Piękne zagranie, które zamienia na bramkę. Zobacz, my cieszymy się ze zwycięstwa. Cieszymy się ze zwycięskiego debiutu selekcjonera reprezentacji Polski. Mamy swoje koszmary po Kiszyniowie, ale tego wieczoru nie ma innego scenariusza. Tylko zwycięstwo. Fenerbahce, ta jego współpraca z Dzeko Tadiciem. Uwaga! Wszołek! Polski zespół we własnym polu karnym. Okazja! Niestety, przegrywamy 0-1. I jeszcze dośrodkowanie, okazja! Porze, mamy okazję, Świderski, Karol! Ależ było blisko, Karol, co tutaj się wydarzyło? W fragmencie, Zieliński, Milik przepuścił, Świderski! Tak, Karol Świderski teraz PG Narodowy w euforii! Ma tego gola, utonął w objęciem probierza! Wielkiego, Grosicki natychmiast na pole karne, błąd rywala Rejlea! Ale jeszcze Polacy, jeszcze próbujemy, jeszcze czekamy, nie ma! Ależ było blisko! Niestety koniec, Polska 1, Mołdawia 1. W wrześniu wszystko było w naszych rękach, ale w październiku połamaliśmy sobie ręce. Między naszymi reprezentantami Kuchta, niebezpiecznie obok. Pojedynek z Falem, Zalewski dojdzie do tej piłki. Świderski nie z przed nosa, sprzątną ją Holesz. Kto z piłką? Przede wszystkim Zalewski! I jest bramka! Jest 1-0, bramkę zdobywa Jakub Piotrowski. Tak, mówiłem o tym, że ma przełożyć tę skuteczność. Lewandowskiego do Zalewskiego, biega Buksa, Zalewski prawą nogą, szkoda, że nie było wyższy z tego towarzystwa, uwaga, miękkie dośrodkowanie, już próba wykorzystania tych centymetrów, ale nie trzeba było głową, nogą zdobywa bramkę Sołczek. 1-1 już w czwartej minucie, po przerwie Czesi wyrównali. Holesz, czy wykorzystamy ten błąd? Jest szansa! Tutaj gwizdek Orsa, to już się rozległ, Lewandowski i wybita piłka. Lewandowski, on teraz z piłką, Piotrowski w pole karne, wyskoczył tam Lewandowski. Sołczek, Kral zbyt swobodnie, to Czesi zagrywają. Został to Holesz w pole karne i obok bramki. Spieszą się, wyrzut w pole karne, Kral próbował za siebie. Szczęsny broni Grosicki, dobra wysokość nad bramką. Że to już koniec naszych nadziei na awans z grupy do Euro 2024.